Jarosław Kaczyński nie potrafił do tej pory, przynajmniej do tych wyborów, nie potrafił dostosować swojej retoryki do oczekiwań społecznych. To znaczy nie miał tego społecznego słuchu, wyczucia, które miał na przykład Tusk. I po raz pierwszy, wydaje mi się, spróbował zmienić tę retorykę właśnie w czasie tej kampanii wyborczej, ale nie robił tego z własnego przekonania, wydaje mi się, tylko właśnie zostało to narzucone przez część osób w PiS-ie i przez podejrzewam, firmy PR-owskie, które postanowiły go w taki sposób właśnie przygotować do kampanii wyborczej. I teraz tak, jeśli chodzi o przekonania Jarosława Kaczyńskiego, to myślę, że jemu ten sposób narzucony w pewien sposób, tak, narzucony, no bo generalnie Jarosław Kaczyński jednak jest uzależniony również od swojego otoczenia w jakiś sposób, bo też temu otoczeniu zależało, żeby wygrał wybory, że Jarosław Kaczyński cierpiał, jeśli chodzi o ten narzucony mu kostium. To znaczy nie potrafi, on nie jest elastycznym politykiem, jeśli chodzi o właśnie o język, retorykę, sposób przekazu. On się w tym gorsecie nie mieścił i dzisiaj, kiedy już ma możliwość zrzucenia tego gorsetu, to robi to bardzo chętnie i myślę, że będzie robił to coraz bardziej chętnie. To znaczy możemy się spodziewać po pierwsze eskalacji żądań, jeśli chodzi o wyjaśnienie tragedii smoleńskiej. Możemy się spodziewać takiego uporczywej chęci wyjaśnienia tej sprawy do końca. Wydaje mi się, że jeśli się weźmie pod uwagę to, czy politycy potrafią się wsłuchać w oczekiwania społeczne, czy nie, czy potrafią dostosować trochę język, czy potrafią trochę grać, bo jednak wszyscy grają, umówmy się. To nie jest tak, że jeden Jarosław Kaczyński jest inny, a wszyscy są tacy, jakich widzimy ich w telewizji. Nie, oni wszyscy doskonale zdają sobie, że muszą dostosować ten język do oczekiwań. Więc jeśli się weźmie pod uwagę ten brak elastyczności Jarosława Kaczyńskiego, to ja nie wróżę mu sukcesu na dłuższą metę. To znaczy, wydaje mi się, że polityka jest dzisiaj trochę plastikowa, dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek, dlatego że mamy środki masowego przekazu, mamy media, różnego rodzaju gesty i taki prawdziwek może być źle interpretowany, źle odczytywany.